Christmas memories. Whoa, oh, oh, da da da, oh, oh, da da da, oh, oh, da 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 da, making our Christmas memories. This is the first year that we are alone. The kids have all flown. I've got a thought, dear, been planning on my own. So what would you think about us making a clean getaway? Not coming back till New Year's Day. Let's go. Cześć kochani, witam się z Wami bardzo serdecznie w kolejnym Vlogmasie. Dzisiaj już jest numer 8. Przyszłam z Wami tutaj na szybko otworzyć kalendarze adwentowe, a zaraz pójdziemy do drugiego pokoju i pokażę Wam taki mini haul z H&M-u. Ogólnie dzisiejszy dzień bardzo spoko, jakoś szybko mi zleciało w pracy, więc okej. Po pracy byłam tylko na sekundę w Camberley, bo ostatnio nie zdążyłam czegoś załatwić, więc musiałam to dzisiaj ogarnąć. I mi się udało, więc jestem szczęśliwa z tego powodu i tak jak mówię, przyszłam z Wami tutaj na szybko otworzyć kalendarze adwentowe. A później Wam pokażę właśnie kilka rzeczy z H&M-u, które zamówiłam na Cyber Monday. Nie wiem, czy to było też tak w Polsce, ale tutaj w Anglii mnie trochę śmieszy, bo na Black Friday w H&M-ie było minus 20%. Nie wiem, czy na wszystko, nie pamiętam teraz. A na Cyber Monday, czyli 3 dni później, było minus 70%. Nie na wszystko, ale do minus 70%, więc wiecie, na Black Friday sobie nic nie kupiłam, ale później przeglądałam stronę H&M-u i kupiłam dosłownie 3-4 rzeczy. Zaraz Wam pokażę. Także tak, dobra, otwieramy kalendarze. Czekoladki najpierw. 8 grudzień dzisiaj, tak? Tak, dobra, lecimy. Na szybkości Kinder Bueno Mini White. Reese's, 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 Reese's. Numer 9. Standardowo. Nespresso. 8. Ale gafa. Ja otworzyłam 8 i 9 w Reese's. Otworzyłam 8 w Kinder Bueno i 9 w Reese's. Oh no! Dobra, trudno. Otwórzmy jeszcze 8 w Reese's. Wiecie, tak poszłam po prostu po kolei. No, ale też jest zwykła czekoladka, więc doesn't matter. Także jutro nie otwieramy Reese's. Nie wiem, co mi się stało. Ok, Nespresso numer 8, tak? Tak, na pewno. I jakaś duża kawka. To coś, co ja lubię. I jest to Inizio. Ale słaba ta kawka. Ja wolę silniejsze troszkę. Ale to nic, taka też będzie. Taka idealna na drugą kawkę. Albo na dodatkowy shot espresso. I kalendarz z ASOS numer 9. Nie, kuźwa. Znowu mi się pójdzie. Numer 8. Nie wiem, co mi dzisiaj idzie z tą dziewiątką. O co mi się chodzi z tą dziewiątką. Numer 8 z ASOS. Nie wiem, w którą stronę. Chyba tak, numer 8. Otwieramy. Coś fajnego. Zobaczcie. Co to jest? Revolution. Wow. Okej. Okay. Jestem zaskoczona, że Revolution ma serię pielęgnacji. I jest to polisher, czyli taki scrub, wydaje mi się. Okej. Okay. Zaskoczyłam się, powiem Wam. Face scrub. No dobra. Jest chyba zamknięte? Nie. Wycisnę sobie troszeczkę. We'll see. Fajny. Taki naprawdę czuć, że ten scrub tam jest.
Taki fajny, drapiący. O, fajnie. Ja mam teraz z The Body Shop, taki z serii Green Tea, mojej ulubionej serii. A jak się skończy, to będę używać tego, bo jestem go ciekawa. I nie pachnie. Pachnie niczym. Chyba, że mam COVID. Nie, żartuję. Nie pachnie niczym. Także dobra, takie jak dzisiejsze kalendarze. Ja jeszcze w międzyczasie ogarnę kolację. Dzisiaj będą takie zapiekanki z salami, z pieczarkami, coś takiego, więc sobie to przygotuję. A później zabieram Was do drugiego pokoju i pokażę Wam, co udało mi się kupić z H&M. Okej, w końcu udało mi się kupić zdrabkę adwentowy kalendarz. Kalendarz adwentowy. Za 5 funtów, więc powiem Wam, że z reguły nie kupuję takich zdrapek, czasem kupię tam za funta czy dwa, ale dobra, mamy tutaj kalendarz adwentowy, mamy tutaj 24 szanse na wygraną, a dzisiaj jest 8 grudnia, także mamy aż 8 okienek do nadrobienia. Powiem Wam, że już polowałam na tą zdrabkę długi czas, ale dopiero dzisiaj udało mi się kupić. Dobra, zaczynamy, lecimy po kolei, nie ma co tutaj przedłużać i myślę, że właśnie zdrapiemy 8. A jak to w ogóle działa? In a game, match two identical symbols to win prize or match two double to win double the prize. Ok, czyli musimy znaleźć dwa takie same znaczki znaczek z podwójną wygraną, żeby wygrać. Aha, zaczęłam mówić, że właśnie dzisiaj zrobimy sobie 8 okienek, a później będziemy lecieć po kolei, wiecie, dzień po dniu. W pierwszym okienku mamy nauszniki i czekoladki. Tutaj mamy jemiołę oraz złoto. Numer 3 tutaj. Mam nadzieję, że dobrze widzicie. Dobrze widzicie? Dajcie znać. Tutaj mamy numer 3 i mamy pudding i czekoladki. Numer 4. Śnieżynka oraz czapka. Numer 5. Jestem ciekawa, czy wygramy chociaż funta. Chociaż minimalna nagroda to jest 5 funtów, bo taka jest wartość zdrabki. Rękawiczka i iglo. Numer 6. Czy to był numer 6? Nie, tutaj jest numer 6. Wiecie co? Chyba właśnie zmieniłam zdanie i zdrapiemy całą zdrabkę. Wiem, że fan jest dzień po dniu, no ale dobra, mamy już inne kalendarze, więc... Moja ciekawość mnie nie da spokoju i zdrapiemy całą zdrabkę. Dzwonek i śnieżynka. Numer 7. Double and świeczka. Czyli też nic. No okej. Okay. Dzisiejsze okienko. Numer 8. 3. Choinka i śnieżynka. Okej. Okay. Tak jak mówię. Zmieniłam zdanie. Lecimy dalej. Numer 9. Dzwonek i Christmas pudding. Numer 10. W sumie mogłam zdrapać teraz bez znaczenia w jakiej kolejności. No nic. Mamy double i czekoladki. Numer 11. Sweter i dzwonek. Numer 12. Bombka i funt. Numer 13. Rękawiczka i choinka. Numer... Jaki teraz? 14. Bombka i czapka. Numer 15. Czapka i choinka. Numer 16. Świeczka i pieniądze. Numer 17. Funt i pieniądze. 19. Nie, 18. Tak, 18. Pieniądze i Christmas cracker. Powiem Wam, że słabo. Dalej, teraz 19. Wieniec i cracker. Numer 20. Iglo i szalik. Numer 21. Szalik i Christmas pudding. Numer 22, rękawiczka i świeczka. Numer 23, Christmas cracker i gold. I ostatnie chciałam powiedzieć, uwaga, ostatnie okienko. Szczerze, nie wiążę nadziei, no ale we'll see. Mamy double i
Już myślałam, bo jest bubble i double. No ale nic, patrzcie, moglibyśmy ukraść milion. No, także trochę naciągane, myślę, są te zdrabki. I tu bardziej chodzi właśnie o kolejną christmasową rzecz. No ale to nic. Także zmarnowałam 5 funtów. Dajcie znać w komentarzach, możecie mi napisać na dole, ile wy najwięcej wygraliście w zdrabkach. Ja chyba 20 funtów w jednej zdrabce, tak. Więc powiem wam, że spoko. A z reguły właśnie czasem trafia się funcik albo dwa. No, także dziękuję za uwagę. No dobra, jak wiecie, w ostatnim vlogu, czyli wczoraj robiliśmy pierniczki, znaczy ja upykam je przedwczoraj, a wczoraj ozdabiałam i używałam takich pisaków, ale powiem wam, że one bardzo wolno zastygają. Tutaj ta choinka, gdzie jest takie złotko, strasznie się lepi, jest miękka, jeszcze jest niezastygnięta. To samo w sumie z tymi białymi, one niby są twarde, ale są bardzo lepiące i martwię się, że jak poukładam pudełku jeden na drugi, to po prostu się pozlepiają, także nie wiem, muszę coś wymyślić. Ale ta biała czekolada i ciemna czekolada są super, szybko zastygają. Nawet powiedziałam, że trochę za szybko, jeżeli chcę potem dołożyć jakieś ozdoby. No ale tak, dobra. Zostało mi jeszcze trochę pierników do ozdobienia. Mam jeszcze trochę czekolady, więc potem roztopię i to zrobię. Ale kupiłam w Sainsbury's coś takiego, takie kolorowe pisaki. Wydaje mi się, że one będą spoko, także później jeszcze ogarnę resztę pierników. Okej, jestem. Przychodzę do was z małym holem. W sumie miałam poprzymierzać te ciuchy, ale stwierdziłam, że jestem trochę nie w czasie. Zaraz będziemy mieć gościa, także pokażę wam tylko na szybko, co ostatnio mi się udało kupić w H&M-ie. W sumie też nie ma nic takiego spektakularnego, żebyście mogli to zobaczyć, jak to wygląda na mnie. Będziecie mogli to spokojnie zobaczyć, po prostu jak wam pokażę daną rzecz. Także nie przedłużam i zabieram się za pokazywanie kilku perełek z H&M-u. No dobra, zacznijmy od takiej grubej, brązowej czapy. Powiem wam, że bardzo mi się podoba i ten kolor, on tutaj w sumie się wydaje taka żółto, brzydki kolor w kamerze, ale na żywo ten kolor jest bardzo ładny, taki naprawdę bogaty, brązowy. Naprawdę źle się odbija światło. Te kolory nie są odzwierciedlone, ale jest to taki przepiękny brązowy kolor. Mam nadzieję, że ta czapka będzie ciepła. No i tak jak mówię, nie, w sumie tą czapkę kupiłam jeszcze wcześniej, nie na Cyber Monday. Także tak, po prostu chciałam coś takiego, wiecie, nie chciałam czarnej czapki, ale coś takiego ciemnego i uważam, że ta brązowa naprawdę będzie super, taka bardzo prosta, bardzo gruba i mam nadzieję, że będzie bardzo, bardzo ciepła. Następnie mam taką przefajną koszulę i to wygląda jak piżama. Jest to taka w sumie oversize'owa koszula z krótkim rękawkiem. Ma przepiękny taki beżowy kolor w czarne paseczki. Wygląda trochę jak taka naprawdę piżama, ale myślę, że to taki styl. Jest to chyba, nie wiem jak ten materiał się nazywa po polsku, lycolel, lycolel, coś takiego. Tak? Nie, lycolel, nie wiem. I poliester. Więc no, materiał, powiem wam, że bardzo, bardzo przyjemny w dotyku. W sumie nie pamiętałam, że jest tutaj ten poliester, ale według mnie koszula naprawdę jest efektowna. Do tego jakieś shorty albo jeansy i myślę, że stylowa będzie gotowa. Jeżeli chodzi o tą czapkę, to materiał... Jest to jakaś metka? To materiał jest to halko, poliester i akryl. No, dobra. Pomińmy ten temat może. Następna rzecz to mam taką sukienkę typu t-shirt. Po prostu jest to taki jakby duży t-shirt, długi t-shirt w kolorze szarym. Ona chyba kosztowała kilka funtów, bo właśnie kupiłam ją na Cyber Monday i ta koszula tak samo. Myślę, że coś w granicach 5 funtów, nawet pewnie mniej, to tak samo. Wzięłam ją w rozmiarze M, ale widzę, że jest naprawdę spora. Jest to po prostu taka, wiecie, t-shirt z krótkim rękawkiem, tylko w postaci sukienki, więc myślę, że będzie idealna na lato. Ja bardzo lubię takie luźne sukienki,
niezobowiązujące, są mega, mega wygodne na lato. I jeżeli chodzi o materiał, wydaje mi się, że będzie to bawełna, ale zobaczmy. Aha, widzisz, tu masz wszystkie rozcięcia po bokach, więc naprawdę będzie super. Ja naprawdę lubię takie rzeczy do chodzenia w lecie. Wiecie, po prostu wskakujemy. Gdzie jest ta metka? Po prostu wskakujemy w sukienkę i stylówka gotowa. I tutaj mamy 90% bawełny i 10% wiskozy. No, tak naprawdę super skład. Połączenie właśnie bawełny z dodatkiem wiskozy, także podoba mi się. Następnie mam coś dziwnego. W sensie, jest to zwykły taki golfik w takim kolorze kawy z mlekiem, bym powiedziała. Jest on w ogóle z działu męskiego. Kosztował również kilka funtów na Cyber Monday. Jest on z działu męskiego. I wzięłam mojemu mężowi identyczny, ale w takim ciemnym, brązowym kolorze i w większym rozmiarze, a ja sobie wzięłam taką eskę w takim jasnym kolorze. Powiem Wam, że jest on dziwny, dlatego że ma bardzo dziwny skład, bo jest to prawie pół na pół połączenie wełny oraz akrylu. Także mamy połączenie bardzo dobrego materiału z bardzo słabym materiałem, więc dla mnie jest to dziwna sprawa. Ale powiem Wam, że spoko wygląda. Już go mierzyłam. Wiecie, taki zwykły golfik i tak jak mówię, 150 na 50 akryl i wełna, więc bardzo dziwne połączenie dla mnie. Kolejna rzecz. W sumie ten sweter Wam już pokazywałam. Jest on przepiękny. Jest to taki oversize'owy sweter typu sukienka. Pokazywałam go Wam chyba w pierwszym, drugim albo trzecim vlogmasie. Jakoś, tak? Ale tutaj, słuchajcie, mam perełkę. Jest to przepiękny oversize'owy golf i też taki właśnie typu sukienka. Powiem Wam tak, ja mam to w rozmiarze XL. Historia z tym jest taka, że kiedyś byłam w H&M-ie i widziałam L-kę. I nie wzięłam, bo stwierdziłam, że może na stronie internetowej będzie mniejszy rozmiar. I na stronie internetowej, znaczy się na aplikacji, jest on cały czas wyprzedany. No i w sumie w końcu wybrałam się do H&M-u tak po prostu i widziałam, ale się zmieniają kolory. I widziałam XL, także brawo, ja nie kupiłam L-ki i kupiłam XL-kę zamiast tego, ale absolutnie mi nie przeszkadza, że to jest właśnie taki większy rozmiar. Jest on przemiły, taki gruby, ciepły w dotyku, taki mięsisty. Nie jest to 100% fajny materiał, już Wam powiem, bo nie pamiętam, nie chcę Was tutaj też kłamać. Gdzie te metki mi zawsze uciekają? I to jest 50% akryl, 40% poliamid i 5% alpaka. Także no, średnio, bardzo średnio, ale jest naprawdę ciepły i taki przemiły w dotyku, więc się na niego skusiłam. I tak jak mówię, jest to taki golf. Miałam już go na sobie, jest przewygodny. No i bardzo jestem zadowolona z tego zakupu. Także taki mały haul z H&M-u. W sumie nic więcej ostatnio nie kupiłam, a chciałam właśnie sweter albo swetry w tym przypadku. Takie wiecie, oversize'owe typu sukienka, więc mam te dwa. Nie są to jakieś takie świąteczne, chociaż ten bardzo jest taki oryginalny, bo jest czarno-biały, ale ma przepiękny wzór. Miałam nie używać słowa przepiękny. Powstrzymuję się, ale wybaczcie. A ten jest taki klasyczny, ale są naprawdę idealne. Jestem bardzo zadowolona z tych wszystkich rzeczy. Najbardziej właśnie z tych dwóch swetrów, a najmniej nie. Ten golf jest naprawdę dziwny i też nie jest najmilszy w dotyku, powiem Wam, no ale wiecie, taki zwykły golfik. Dobra, tyle. Zobaczcie, co tutaj się stało. Mój kalendarz zniknął, ale po prostu tak się posypał, że to była tragedia, więc ściągłam już resztę karteczek i po prostu je powiesiłam. Nie wiem, może znajdę jeszcze jakieś inne, lepsze miejsce na nie, ale na razie sobie tutaj wiszą. Otworzymy sobie dzisiaj dwa okienka. Mam tutaj nożyczki, a może to... Zaraz podniosę i jakieś, nie wiem, przypadkowe, nie ma znaczenia, kolejność. Oj, okej, udało się. Już patrzymy, co tutaj mamy. W ogóle swoją drogą muszę zrobić paznokcie i tak się zbieram już od weekendu, ale może mi się w ten weekend albo któregoś wieczoru uda zrobić bardziej zimowo-świąteczne aniżeli jesienne, ale te bardzo mi się podobają. Mam już je chyba 3 tygodnie. Zobaczcie, co tutaj się kryje. Powiedzieć coś miłego mężowi. Także zaraz wykonamy to zadanie.
I jeszcze jedna karteczka. Wpłacić na fundację. Powiem Wam, proszę bardzo, wpłacić na fundację. Powiem Wam, że bardzo, bardzo czekałam na tę karteczkę, bo to jest takie dobro, którym mogę się podzielić z kimś innym, więc zaraz sobie coś wynajdę. W sumie mam już coś fajnego na myśli, także zaraz Wam powiem co i jak, ale bardzo się cieszę, że w końcu mamy to okienko. Wiecie, ja to nie jest tak, że ja czekam na święta, grudzień czy na karteczkę w kalendarzu, który zrobiłam, żeby wpłacić pieniążki na jakąś fundację, bo robię to też w ciągu roku, nie zapominam o potrzebujących, ale po prostu stwierdziłam, że również to umieszczę w tym kalendarzu. Może też kogoś z Was zainspiruje właśnie dzisiejszy vlogmas, żeby zrobić coś dobrego dla innych, na przykład wpłacić chociażby, nie wiem, złotówkę. Każda złotówka ma znaczenie na jakąś fundację, czy na jakąś organizację, która czyni dobro. Ja mam jedną na myśli i zaraz Wam powiem co i jak oraz zostawię Wam linka w opisie, także bardzo się cieszę, że mamy dzisiaj takie dwa okienka. I lecę powiedzieć jakiś miły komplement mężowi. Lecę zrobić również herbatkę nam. To jak mówię, czekamy na gościa. Może zmienię kadr. To jak mówię, czekamy na kolegę. Ma do nas wpaść na jakieś piwko. Zrobię zapiekanki, więc myślę, że fajnie spędzimy wieczór. Zaraz zrobię herbatkę. No i właśnie jeszcze koniecznie Wam powiem o tej fundacji i co tam mi chodzi po głowie. No dobra, jak widzieliście, dzisiaj w kalendarzu mamy zadanie, żeby podarować jakieś pieniążki na jakąś fundację i mi po głowie już od kilku dni chodziło takie stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich i jest to stowarzyszenie, które pomaga osobom starszym. Ja już Wam ostatnio mówiłam, że po prostu strasznie mnie wzrusza los starszych osób. Tutaj mi coś wyskakuje, także dlatego właśnie zdecydowałam się na to stowarzyszenie. Możecie sobie tutaj przeczytać, zastopować i przeczytać, w jaki sposób to stowarzyszenie pomaga osobom starszym. Ja uważam, że jest to super inicjatywa. No i właśnie zdecydowałam się, że przeznaczę jakąś część moich pieniążków na tą akcję Podaruj Wigilię. Jest to akcja, która pomaga seniorom w takiej, wiecie, samotności, zwłaszcza w okresie świąt Bożego Narodzenia, kiedy wiecie, w świętach chodzi o to, żeby spędzić czas z rodziną, ale nie każdy ma taką możliwość, więc ja dołożę swoją cegiełkę, Was również do tego zachęcam. Jeżeli nie na to stowarzyszenie, to na cokolwiek innego. Pamiętajcie, że każda złotóweczka się liczy, gdziekolwiek byście nie pomagali, to liczy się po prostu. Nieważne gdzie, ważne, że pomagacie. Także jeżeli chodzi o to, to jest to strona podarujwigilie.pl i tutaj sobie wybieramy daną kwotę. Klikamy wpłacam. Tutaj sobie zaraz wypełnię wszystkie dane do przelewu i przejdę do płatności. No i wpłacę właśnie pieniążki na kolację wigilijną dla seniorów. Także no, polecam Wam. Pomaganie jest fajne. No i proszę bardzo, zadanie wykonane. Ja się zabieram za dekorowanie reszty pierników. We'll stroll down Champs-Élysées, wishing our troubles away. Let's go to Paris for Christmas. No dobra, kolejne pierniki ozdobione. Zobaczcie, jedynemu ciastkowi złamała się noga, więc postanowiłam, że on będzie mieć złamaną nogę. Dodałam mu trochę dramatyzmu. Niby uśmiechnięty, ale jednak bez nogi. A z Wami się już żegnam. Dziękuję za kolejny wspólny grudniowy dzień i widzimy się jutro. What a feeling, now it's time for Christmas. And Christmas is my favorite time of year.